mamy nadzieję, jesienią 2021 roku 140 milionów złotych, z których część to wsparcie ze strony Ministerstwa Sportu, które wspiera województwo w realizacji tej inwestycji. I to jest rzeczywiście coś, co zmieni obraz i biegów narciarskich w naszym kraju, zmieni obraz biatlonu w naszym kraju, zmieni możliwości treningowe naszych sportowców, ale nie tylko naszych sportowców, bo zapewne wtedy, kiedy już będziemy mieli tutaj taki obiekt, to przyciągnie również gości z zagranicy, otworzy nowe możliwości współpracy w zakresie sportu, także i z sąsiednimi dosłownie, bo tuż za granicą są obiekty czeskie sportowe i będzie można wspólnie organizować różnego rodzaju, także i duże wydarzenia sportowe. Więc bardzo znacząca zmiana, ogromny tutaj rozwój tej bazy sportowej, za którą zaraz oczywiście powstaną i obiekty hotelowe i będzie także tutaj baza rehabilitacyjna i wypoczynkowa, więc bardzo szeroka inwestycja, która wreszcie jest realizowana. Ja obiecywałem w kwietniu 2015 roku, że taką inwestycję tutaj będę wspierał, Dolnośląskie Centrum Sportu. Cieszę się, że to Dolnośląskie Centrum Sportu powstaje. Jestem z tego bardzo zadowolony, że obok Zakopanego, gdzie powstały już trasy biegowe, gdzie w tej chwili trwają prace na średniej stoczni, budowa stoczni narciarskich, gdzie już gotowa jest Wielka Krokiew, poza Wisłą i Szczyrkiem, gdzie są realizowane obiekty sportowe, Kubalonką, gdzie również powstają tory do biegów narciarskich. Także tutaj, w tej, można powiedzieć, stolicy biegów narciarskich w Polsce, ta wspaniała inwestycja jest realizowana. Także bardzo serdecznie panu marszałkowi dziękuję. Bardzo dziękuję panu minister za to, że te plany są realizowane. A druga kwestia, proszę państwa, to korzystając z tego wyjątkowego miejsca, chciałem państwu przedstawić kolejną kartę, która jest elementem mojej propozycji dla Polaków i programów, które już dzisiaj są realizowane. To jest troska o przyszłość całej naszej planety, ale przede wszystkim troska o naszą przyszłość, o to, w jakich warunkach my będziemy w Polsce żyli, co pijemy, jaką glebę uprawiamy, skąd czerpiemy energię, w jakim otoczeniu mieszkamy, a więc dotyczy to każdego z nas bez względu na wiek. Dzisiaj wielka troska młodych ludzi, rozmawiamy o czystym powietrzu, rozmawiamy o ochronie klimatu i te właśnie elementy są zawartością tej ekokarty. To jest deklaracja mojego zdecydowanego wsparcia dla inicjatyw już rozpoczętych i tych przyszłych na rzecz czystego powietrza, rozwoju źródeł energii odnawialnej, efektywnego wykorzystywania zasobów wody, ochrony przyrody i właściwej gospodarki odpadami, a także obietnica podejmowania kolejnych działań na rzecz zwiększenia nakładów na edukację ekologiczną i promocję tych wartości wśród dzieci i młodzieży. Proszę państwa, już dziś cały szereg programów właśnie o charakterze ekologicznym, mających chronić powietrze i chronić klimat, jest w naszym kraju wdrażanych. Mamy nadzieję, że co najwyżej do 2035 roku połowa produkowanej energii elektrycznej to będzie energia elektryczna produkowana ze źródeł odnawialnych, tak zwana zielona energia. To będzie oczywiście energia pochodząca z fotowoltaiki, to będzie także energia pochodząca z wiatru, a więc energia z farm wiatrowych, to będzie także energia ze wszystkich innych zielonych źródeł, jakie tylko będziemy mogli wykorzystać. To także realizacja założeń przyjętych 2 lata temu nowego miksu energetycznego dla Rzeczypospolitej, ale to przede wszystkim, poza tymi wielkimi elementami, umożliwienie nam lepszych warunków codziennego życia, oddychania czystym powietrzem, a więc program Czyste Powietrze, wymiana palenisk, termomodernizacja budynków, na którą już w tej chwili są wydawane w naszym kraju ogromne pieniądze. To program Twój Prąd, czyli dofinansowanie z programu rządowego paneli fotowoltaicznych. To program, proszę państwa, Miasto z Klimatem i Dom z Klimatem, czyli tworzenie przyjaznej przestrzeni miejskiej, gdzie jest więcej zieleni, gdzie jest więcej zbiorników wodnych, takich, żeby także w lecie to życie w mieście było przyjemniejsze, żeby nie było takich betonowych, ogromnych powierzchni, tylko żeby była zieleń, żeby były także warunki do wypoczynku, do rekreacji. To także komunikacja miejska, która nie emituje zanieczyszczeń, oparta na elektromobilności i promowanie wszystkich tych rozwiązań, które powodują, że powietrze w mieście się poprawia. To wreszcie, proszę państwa, zielona energia, wspomniana przeze mnie fotowoltaika.
a więc program Twój Prąd, ale to także budowa farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim i wsparcie dla wszystkich innych źródeł zielonej energii. To, proszę Państwa, nadzór nad gospodarką odpadami, zachowanie przyrody i bioróżnorodności poprzez stworzenie nowych enklaw, wsparcie parków narodowych, parków krajobrazowych i wreszcie ochrona zasobów wody. To, Szanowni Państwo, program retencji, to, czego nam bardzo dzisiaj w naszym kraju brakuje. Można podać przykład, że chociażby w Hiszpanii 45% wody pochodzącej z opadów jest zatrzymywanych w różnego rodzaju zbiornikach retencyjnych. U nas jest to zaledwie 7%. Chciałbym, żebyśmy na tym pierwszym etapie doszli do 15%, będzie to już wielkie osiągnięcie. Temu właśnie służy program małej, średniej i wielkiej retencji, a także zachęcanie do tego, aby tworzyć takie małe, przydomowe wręcz rezerwuary wody przy budynkach mieszkalnych, zbierać wodę, także wodę pochodzącą z deszczu. Mamy problemy z suszą w ostatnich latach. Trzeba tę wodę gromadzić po to, żeby wykorzystywać ją chociażby do celów gospodarczych, czy wykorzystywać ją w celach utrzymania ogrodu do podlewania, żebyśmy nie korzystali z wody, która jest w sieci, którą jesteśmy zasilani, w wodę pitną, czy wodę do codziennego użytku domowego, ale żebyśmy mogli tę wodę deszczową powtórnie wykorzystywać właśnie do celów gospodarczych. I te wszystkie programy są dzisiaj wspierane przez rząd, będą tworzone w tym zakresie także i nowe. I ja jeszcze raz chcę tutaj zaznaczyć, że wspieram te programy i będę je wspierał. Uważam to za bardzo dobry kierunek. Chciałbym, żebyśmy tego typu rozwój w naszym kraju nadal aktywnie realizowali.